Krosno 3.0, czyli chodzi mi tutaj o Siedlice. Ogólnie jest to kolejne miasto kojarzone z Krosnem oraz Gorlicami. Wydarzyło się w sumie tam dokładnie to samo, co w tamtych miastach. Mnie to zastanawia, dlaczego takie sytuacje są teraz popularne. Jakoś nigdy się o nich nie mówiło, a nagle w roku 2022 już o nich się wspomina. Siedlice już nie znajdują się tak blisko Gorlic oraz Krosna, ponieważ jest to totalnie inna strona Polski. Jednak co zabawne, tamte dwa miasta już są obok siebie, a zadziało się w nich w sumie to samo. Jest to dosyć dziwne. Wszyscy kradną od tego bezdomnego z Krosna.